większością uwag profesora Bugaja zgadzam. Znaczy, przede wszystkim oczywiste jest dla mnie, że mamy sytuację impasu i chaosu związaną z narastającym dualizmem prawnym w Polsce. I to jest coś, co będzie, jeśli nie zostanie w jakiś sposób rozwiązane, coraz bardziej paraliżowało funkcjonowanie państwa polskiego. I można powiedzieć, że w koronie tego dualizmu i tych problemów jest Trybunał Konstytucyjny. I teraz, jeśli chodzi o propozycje konkretne, które pan profesor Bugaj przedstawił, to ja się, jak powiedziałem, z większością zgadzam. Podzielam jego pogląd, że sędziów Trybunału wybiera się w sposób zbyt łatwy, to znaczy, że ta większość powinna być wyższa, co wymuszałoby kompromis polityczny. Być może należałoby tu w ogóle pomyśleć jeszcze o jakiejś roli innych czynników niż tylko sam Sejm w wyborze sędziów Trybunału, ale to jest oczywiście do dyskusji, natomiast co do istoty sprawy zgadzam się, że ta większość zwykła, którą można wybrać sędziego Trybunału, jest po prostu zbyt mała. Oczywiście zgadzam się też co do tego, że dzisiaj Trybunał może w sposób zbyt małym gronie, najkrócej mówiąc, orzekać. No ten przykład pięcioosobowego zespołu, w którym większością trzech głosów sędziowskich można wywrócić do góry ustawę, czyli unieważnić ustawę uchwaloną przez parlament, no, wydaje się zbyt niska. Tu się też całkowicie z panem profesorem Bugajem zgadzam. Gdzie zatem są różnice między nami? Bo nie ma też różnicy i tu bym poszedł nawet dalej niż pan profesor Bugaj. Zgadzam się też całkowicie, jeszcze kontynuując tą zgodność, kiedy on sugeruje, czy proponuje, żeby nie było tak łatwo przejść ze świata polityki do stanowiska sędziego Trybunału. Ja tu się całkowicie zgadzam, że są potrzebne okresy przejściowe między tym, jak ktoś był posłem, senatorem, czy ministrem, czy pełnił jeszcze jakieś inne funkcje polityczne, no to jest kwestia wykazu tych funkcji, a zostaniem sędzią Trybunału. Ja powiem więcej, gdyby to ode mnie osobiście zależało, w takim moim Dudka profesora prywatnym porządku ustrojowym, to ja bym w ogóle wpisał do ustawy, że nikt, kto kiedykolwiek był posłem, senatorem, bądź był w ogóle członkiem jakiejkolwiek partii politycznej, nie może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. No ale to jest oczywiście nierealne, bo to by od razu zrodziło wątpliwości natury równości wobec prawa, więc to jest mało realne. Niemniej jednak podzielam wszystkie pomysły, których celem byłoby utrudnienie dostępu politykom do Trybunału Konstytucyjnego, w sensie zostania niego sędzia. Natomiast z czym się nie zgadzam? No, nie zgadzam się z pomysłem wzorowanym na amerykańskim rozwiązaniu dożywotności zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym. Tu być może można nawet pójść w kierunku wydłużenia tej kadencji nawet do 12 lat z 9, ale na pewno nie dożywotności. Ja nie kryję, że ja z przerażeniem patrzę, powiem to brutalnie, chociaż jestem w gronie starszych profesorów, ale jak supermocarstwem rządzi człowiek, który moim zdaniem fizycznie już nie bardzo sobie daje radę. Ja po prostu się boję systemu gerontokratycznego. Mówię to zupełnie, przepraszam panu, wy się czujecie dotknięci, a ja się po prostu tego boję. W związku z tym tak, 12 nawet letnia kadencja, ale jednak kadencja, nie ma dożywotnich funkcji w Trybunale Konstytucyjnym. Temu byłbym zdecydowanie przeciwny. Oczywiście też podzielam pogląd pana profesora Bugaja właśnie, żeby ta większość, którą Trybunał by podejmował decyzję, to nie była tylko, po pierwsze, żeby te zespoły były większe, czyli na przykład nie minimum 5 sędziów, tylko powiedzmy minimum 10 sędziów i większość 2/3 wśród nich, żeby oni tam też pewien kompromis ze sobą zdołali osiągnąć. Natomiast jeszcze o 2 rzeczach chciałem powiedzieć, oddając głos panu profesorowi Śpiewakowi, bo jak sądzę, on teraz zabierze. Myślę, że lepiej będzie, jak będziemy takie krótsze mieli wystąpienia i to będzie pewną dynamikę nadawało naszej dyskusji. Otóż w 2 rzeczach chcę powiedzieć. Znaczy, po pierwsze, niestety to tutaj kamyczek do ogródka profesora Ryszarda Bugaja, który jest jednym z naszych ojców naszej konstytucji, no muszę powiedzieć, że nie udała się nam w wielu punktach ta konstytucja, nie udała się także we fragmencie dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego i od razu powiem, o co mi chodzi. Wskażę na taki ewidentny błąd w konstrukcji tego rozdziału o Trybunale Konstytucyjnym, wynikający z niepoddania go tego w momencie, kiedy pracowano nad tym, na takiej prostej analizie, której nawet ja jako nieprawnik byłbym skłonny się podjąć, takiego stres testowi, to znaczy jak można tą ustawę obchodzić, ustawę konstytucyjną. Oto mamy artykuł 95, który całkowicie słusznie mówi, że sędziowie Trybunału są niezawiśli i podlegają wyłącznie konstytucji. I super, fantastycznie. I w związku z tym artykuł 197
gdyby był naprawdę dobrze pomyślany, to powinien brzmieć: w związku z artykułem 195 sędziowie Trybunału Konstytucyjnego samodzielnie określają organizację i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Niestety w artykule 197 ukochanym przez Prawo i Sprawiedliwość mamy napisane, że organizację wewnętrzną Trybunału Konstytucyjnego i tryb postępowania przed Trybunałem określi ustawa. No właśnie, skoro ustawa, no to PiS postanowił naprawić Trybunał Konstytucyjny i przyjął stosowną ustawę. Znaczy mówiąc krótko, ta konstytucja od początku była jak otwarte drzwi. To było zaproszenie dla złodzieja, była tylko kwestią czasu, kiedy złodziej się zakradnie i z tych otwartych drzwi, a w tym wypadku artykułu 197 skorzysta. W tej konstytucji niestety jest jeszcze kilka innych takich miejsc, o których nie będę mówił publicznie, bo jeszcze PiS na to nie wpadł, ale może wpadnie i je wykorzysta, żeby nam jeszcze bardziej zdemolować naszą raczkującą demokrację. Bo ja uważam, że ciągle demokracja w Polsce jednak funkcjonuje, nie podzielam poglądu o faszyzacji Polski za zbyt daleko idące. I ostatnia już wątek, czy możliwy jest restart Trybunału Konstytucyjnego? No tu podzielam pesymizm profesora Bugaja, obawiam się, że to będzie szalenie trudne. Ja chcę tylko już naprawdę kończąc powiedzieć, że są tylko dwie ścieżki restartu Trybunału Konstytucyjnego. Jedna to jest restart bez udziału Prawa i Sprawiedliwości, wbrew Prawu i Sprawiedliwości i moim zdaniem tego się praktycznie nie da zrobić inaczej niż znowu deptając od innej strony konstytucję, bo te wszystkie opowieści, które słyszę od polityków opozycji, jak oni zamierzają naprawić Trybunał bez udziału 1/3 posłów, czyli bez zmiany konstytucji, mnie nie przekonują. No i druga, znacznie trudniejsza, bo tu PiS nie ma interesu, żeby się na to zgodzić, to jest restart Trybunału Konstytucyjnego z udziałem posłów Prawa i Sprawiedliwości, czyli inaczej mówiąc, konkludując, moim zdaniem restart jest możliwy tylko przez nowelizację konstytucji. A ponieważ nie wierzę, że w następnym Sejmie i w kolejnych, które się dają przewidzieć, PiS będzie miał mniej niż 1/3 mandatów, a więc tą mniejszość blokującą, to moim zdaniem stoimy niestety w dość beznadziejnym położeniu i w tym sensie traktuję naszą dyskusję jako mocno akademicką, bo szanse tutaj na wyjście z tego impasu ja na razie uważam, że są niestety niewielkie. Mówię o tym niestety, bo kryzys Trybunału będzie rzutował na kryzys całego państwa. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie profesorze za takie bardzo zwięzłe podsumowanie całej tej dyskusji. Natomiast ja proponuję zagłębić się nieco w tym kierunku akademickim i spróbować zadać sobie pytanie, jakie warunki musiałyby być spełnione, żeby taki restart potencjalnie mógł się udać. I wydaje mi się, że pewną odpowiedzią może być przeszłość Trybunału Konstytucyjnego. I tu pytanie tak naprawdę do wszystkich panów profesorów, bo wszyscy to pamiętacie, część z was to oglądała w parlamencie, część z was badała dokumenty jako historycy. Mamy rok 89, Trybunał Konstytucyjny wchodzi w niego jako taka ustrojowa osobliwość, powołana w schyłkowym okresie rządów generała, składająca się z 12 prawników reprezentujących różne odłamy frontu jedności narodu, przy czym startując Trybunał Konstytucyjny, chcąc go przygotować do płynnych zmian składu, przewidziano taką regulację, że sędziowie pierwszego składu w połowie, czyli 6 osób, zostaje powołanych na pełną 8-letnią kadencję, w drugiej połowie 6 osób na 4-letnią. W moim przekonaniu absolutnym przypadkiem koniec tej kadencji wypada akurat na moment, kiedy mamy ukonstytuowany Sejm kontraktowy. W związku z tym on może powołać nowych sędziów nowego układu, ale znowu ten nowy układ jest pewnym kompromisem. Tu z osób takich jednoznacznie związanych z Solidarnością, no to mamy profesor Zakrzewską, profesora Cola, profesora Dybowskiego. I teraz takie gremium, w połowie obsadzone przez Front Jedności Narodu, w drugiej połowie kompromisowe, startuje niczym w wierszu Brzechwy ta Rada Puchaczy, która oczekuje w lesie posłuchu, a jest to las pełny dzikich zwierząt politycznych. Jak pokazał Jerzy Kryszak w filmie Polskie Zoo. I teraz moje pytanie do panów, jak to się dzieje, że ta Rada Puchaczy w tym lesie posłów dostała?
Trybunał cieszy się absolutną legitymizacją, wznosi się na wyżyny aktywizmu na dodanym też przez Sejm Kontraktowy artykule Konstytucji jeszcze stalinowskiej, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa. Tak naprawdę na podstawie tego jednego przepisu Trybunał zaczyna konstruować de facto Konstytucję. To się cieszy powszechnym szacunkiem także akademików na Zachodzie, jest bardzo szczególnie polski i węgierski trybunał notabene. Jak to się stało, panowie? Do wszystkich. Ja przepraszam, tak się rozgadałem, że może państwo, panowie, nie zauważyliście, kiedy się skończyło pytanie. Może pan zaproponować zabranie głosu któremuś z tych, którzy dotąd nie zabierali tego głosu. No tak, Antku, ale ty jesteś jedyny kompetentny, jednym z niewielu kompetentnych jako historyk. No nie, to jako historyk dosłownie dwa zdania. No, to jest oczywiste, że Trybunał Konstytucyjny był traktowany jako jedna z wielu instytucji okresu przejściowego i postanowiono go, znaczy nikt nie miał głowy, żeby się zajmować Trybunałem Konstytucyjnym, natomiast on rzeczywiście w tym pierwszym okresie, mówię o latach 90., zdołał sobie zdobyć pewien autorytet i to jest dokonanie tych sędziów, którzy wtedy w nim zasiadali. Oczywiście bywały już wtedy orzeczenia, które budziły kontrowersje, ale przypomnę, że do roku 97, czyli do wejścia obecnej Konstytucji, one mogły być uchylane przez Sejm odpowiednią kwalifikowaną większością głosów. Ta ostateczność wyroków Trybunału weszła w życie dopiero wraz z obecną Konstytucją, zresztą słusznie, a wtedy Trybunał był już traktowany jako słusznie, jako niezbędny element demokracji liberalnej. W związku z tym nie budziło kontrowersji, mam wrażenie, to przyznanie mu tej kompetencji. Nie pomyślano tylko w moim przekonaniu, bo to co przed chwilą powiedziałem o tych artykułach, które stworzyły pewną furtkę do później zawłaszczenia po latach Trybunału Konstytucyjnego. Nie pomyślano też moim zdaniem o tych wszystkich obostrzeniach, o których mówił pan profesor Ryszard Bugaj. No dlaczego? Bo zawsze jak demokracja się rodzi, to się o wielu rzeczach nie pamięta i później albo demokracja się doskonali i te błędy są usuwane, no albo niestety, tak jak to w naszym przypadku zaczyna się dziać, jest dokładnie odwrotnie, błędy są nie usuwane, tylko potęgowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan profesor Ryszard Bugaj, wówczas poseł. Dlaczego? No ja od siebie bym powiedział, że trzeba przede wszystkim pamiętać, że wtedy była rewolucja. I różne rzeczy żeśmy załatwiali w rewolucyjnym trybie de facto. Proszę sobie przypomnieć, że program Balcerowicza, który z rewolucją ustrojową w sprawach gospodarczych i społecznych, Sejm procedował nad nim 10 dni. Jest też ważną okolicznością, i to jest trochę moja reakcja, pokorna reakcja na to, co mówił poprzednio Antoni Dudek, mianowicie dlaczego żeśmy nie zrobili stres testu. Ja się przyznaję. Ja uważałem, że w nawale tamtych spraw, które się dzieją, po prostu znaczenia Trybunału Konstytucyjnego zwyczajnie nie doceniłem. Wydawało mi się, że to pójdzie jakoś łatwiej, że nikt nie zrobi takiego wielkiego skoku. A skoro jestem przy głosie, to jeszcze jedną uwagę chcę zrobić. Ja myślę, że pogląd Antoniego Dudka pesymistyczny jest oczywiście, że byłoby dobrze, gdyby Trybunał Konstytucyjny był zrobiony bez PiS-u. Dlatego, że to oznacza nie tylko bez PiS-u, ale to znaczy oznacza także bez jakiejś części wyborców PiS-u, którzy akceptują to, co on robi. I utrata ich, powiedziałbym, partycypacji w tym procesie, no musiałaby mieć swoją cenę. Więc to ja może być może pogłębiam ten pesymizm, ale tak to realistycznie chyba trzeba widzieć. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Przepraszam, do tego wątku jeszcze dojdziemy, natomiast chciałem to samo pytanie profesorowi Śpiewakowi zadać, którego też witamy serdecznie po problemach z połączeniem. Pytanie historyczne, ja nie chcę odpowiadać na pytanie historyczne, bo mam za mało danych i nie chciałbym to wchodzić. Natomiast odwołując się bezpośrednio do ostatniego niemal zdania z pierwszej wypowiedzi Antoniego Dudka, że to jest dyskusja akademicka, uwielbiam dyskusje akademickie, ale tylko dlatego, że mogą być to dyskusje całkowicie swobodne, trochę bez poczucia konsekwencji, ale też ta wymiana opinii jest dla mnie wielką wartością.
sama dla siebie i, ta, i zawsze mnie cieszy, kiedy słyszę mądre wypowiedzi i jakby to daje mi pewne pogłębienie. Ja mam wrażenie, że kilka rzeczy, które Państwo już powiedzieli, panowie profesorowie, ja właściwie tylko chciałbym tylko uzupełnić, czy dodać, czy nazwać to swoim językiem. Po pierwsze, ta konstytucja, jak słusznie mówił Ryszard Bugaj, mogła powstać tylko poprzez nieobecność prawicy. I ta nieobecność prawicy oczywiście skutkuje, to znaczy ona de facto moralnie i politycznie nie uznaje tej konstytucji. Ona stoi, znaczy musi ją akceptować jako fakt dokonany, ale mentalnie nie czuje się związana z tą konstytucją. To jest wielki problem, to jest ta cena, którą płacimy za to, że ona została uchwalona za tej kadencji Sejmu, w której powiedziałbym prawica nie zdołała się dopasować do nowej ordynacji wyborczej. Czyli ją mamy, ale mamy ją przy niskiej akceptacji. Widzimy teraz, że ta konstytucja coraz bardziej jest, no ma swoje głębokie wady. No dla mnie taką wadą, prawdopodobnie to akurat nie jest temat na tą dyskusję, ale to jest problem, że w ogóle nie ma mowy o prokuraturze, prawda? W ogóle ta instytucja nie jest wspomniana jako istotny element funkcjonowania. Wadą jest to, o czym mówił Ryszard Bugaj, że w gruncie rzeczy samorządy pozbawione są konstytucyjnego oparcia. To, że natomiast zaletą jest to, że ranga Trybunału Konstytucyjnego mimo wszystkich tych zastrzeżeń została podniesiona. To znaczy, że podniesiona w tym sensie, że decyzje Trybunału Konstytucyjnego są nieodwołalne, czego nie było w wcześniejszym okresie. Oczywiście one powinny być nieodwołalne wtedy, kiedy rzeczywiście one zapadają większością głosów, kiedy skład tego Trybunału Konstytucyjnego jest mocniejszy niż to niekiedy bywało, mocniejszy w sensie jakości osób, które tam zasiadają, ich niezależności od, powiedziałbym, politycznych gier. I teraz, gdyby zastanowić się nad tym, jaka jest przyszłość tego Trybunału Konstytucyjnego, to ja bym powiedział w ten sposób, że nie ma moim zdaniem żadnych szans w tej chwili, jest to poza moim wyobrażeniem, być może, że moja wyobraźnia tutaj jest ograniczona, żeby można było dogadać się w tej sprawie z formacją Jarosława Kaczyńskiego. Żadnych. Ja uważam, że to pewnie nie jest żadną jakimś zaskakującym stwierdzeniem, że to jest człowiek, który wierzy w jedną zasadę, że wszystko jest polityką i wszystko jest władzą, kwestią władzy. Jeżeli tak, to pytanie nie jest, jakie reguły obowiązują w Trybunale Konstytucyjnym, czy też to decyduje ustawa, czy wewnętrzny regulamin Trybunału Konstytucyjnego. Jak rozumiem, to są oba te elementy można dopasowywać do koniunktury politycznej. To mocno jest to widoczne, także to zastrzeżenie profesora Dudka nie jest jakimś bardzo takim ograniczającym rzeczywiście swobody działania Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast ten człowiek traktuje, czy przywódca tej partii PiS-u, traktuje je jako narzędzie sprawowania władzy. To się działo od początku, od czasu, kiedy premier tego rządu z 2015 roku mówiła o spotkaniach Trybunału Konstytucyjnego w języku herbatek u znajomych, jakoś tak, takim niezwykle lekceważącym czy gorszącym stylu. Ten fakt istnieje i w związku z tym Kaczyński zrobi wszystko, nawet jeżeli przegra wybory, żeby pozostawić nowej władzy czy nowej ekipie rządzącej narzędzie, powiedziałbym, minę, która będzie co pewien czas wybuchała. To znaczy będzie bardzo trudno znaleźć w obrębie tego składu konstytucyjnego tych ludzi, którzy byliby w stanie otworzyć się na nowe, powiedziałbym, inne niż partyjne poglądy polityczne, czy inne niż partyjne poglądy prawne. Dochodzi do tego oczywiście, co mi się wydaje być niezwykle ważne, o czym mówił Ryszard Bugaj, że bardzo duża część tych decyzji Trybunału Konstytucyjnego jest nie wiadomo skąd wywiedzionych, to znaczy nie ma ugruntowania w Konstytucji. Dla mnie takim najbardziej wstrząsającym, ale to nie jest kwestia tylko zeszłorocznego, ile pamiętam, czy sprzed półtora roku,
decyzji Trybunału w sprawach aborcyjnych, ale w końcu ta decyzja o sprawach aborcyjnych zapadła w Trybunale dobrze przed 2015 roku, jak pamiętam. I wstrząsnęła mną, to znaczy na jakiej podstawie sąd Trybunału Konstytucyjnego tak orzekł? No, przecież nie było jakiejkolwiek podstawy mocnej, wyrazistej, żeby tego typu poglądy formować i, że tak powiem, zmieniać to państwo w duchu katolickim, że tak powiem. Szczególnie, że etyka katolicka jest możliwie pewnie dominującą w Polsce, ale nie możemy traktować ją jako jedyną i wyłącznie prawdziwą. Znaczy, ten spór o to, czy jest prawdziwa, czy nie, nie należy do zadań Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym i słabość konstytucji, która okazała się słabym narzędziem obrony przed zamachem stanu, jaki dokonał Jarosław Kaczyński, ale również pokazała swoje słabości w sensie na przyszłość, jest sprawą najważniejszą. Czyli zgadzam się z tym wnioskiem, że jedyną szansą jest zmiana konstytucji, ale zmiana czy poprawienie konstytucji. Ale poprawienie konstytucji jest mało prawdopodobne, jeżeli, że tak powiem, siła opozycyjna nie uzyska odpowiedniej ilości głosów. To jest oczywiste i to nie podlega dyskusji. Natomiast pozostaje czas, to znaczy pozostaje ten moment, kiedy członkowie Trybunału Konstytucyjnego z partii PiS-owskiej stracą swoje uprawnienia. To potrwa, ja wiem, ale to się w końcu zdarzy. Niestety to jest jedyne, na co możemy w tej chwili liczyć. I jedyne i drugie, na co możemy liczyć, to znaczy na to, że objęcie władzy będzie na tyle szerokie, to znaczy, że przez nową konstelację, że w pewnym sensie ograniczy znaczenie Trybunału Konstytucyjnego. Niestety na początek im słabszy będzie w sensie roli Trybunał Konstytucyjny po ewentualnym zdobyciu władzy przez opozycję, tym paradoksalnie będzie dla nas to lepsza sytuacja. Ja jestem bardzo pesymistyczny i sądzę, że Jarosław Kaczyński zrobi wszystko i będzie utwierdzać siebie, nas i swoje otoczenie w przekonaniu, że władza ma wyraźnie charakter polityczny, partyjny, ma realizować partyjne polecenia i że ta zasada jako myślenia prawnego, jeżeli to jest myślenie prawne, ta zasada polityczna jest absolutnie podstawowa dla tej formacji. Nie mamy na to żadnego wpływu i w związku z tym jesteśmy w pewnym sensie bezsilni wobec jakiegokolwiek pomysłu na usprawnienie w trybie zbliżonym do trybu, ja wiem, 2-4-letniego, żeby cokolwiek się tutaj zmieniło. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Ja przede wszystkim chciałem pociągnąć nieco dwa wątki. Pierwszy, który podniósł pan profesor Bugaj, czyli kwestię tego, że mieliśmy rewolucję i nikt takimi rzeczami jak Trybunał za bardzo się nie przejmował. I wątek, który podniósł pan profesor Śpiewak, czyli podejście prawicy w ogóle do całego tego systemu. I ja pozwolę sobie zacytować panom profesorom dwa fragmenty. Pierwszy to jest oświadczenie Komisji Politycznej Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie z sierpnia 1990 roku, opublikowane w Rzeczpospolitej. Cytuję, przypominamy, że Trybunał Konstytucyjny nie jest wbrew swej nazwie niezawisłym organem sądowym, lecz powołaną przez Sejm instytucją polityczną. Niedługo dalej, cytuję, nie odzwierciedla nawet układu parlamentarnego określonego kontraktem okrągłego stołu. To jest oczywiście Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie, ten prawicowy ze Zdzisławem Najderem. Inny przykład to jest wypowiedź profesora Adama Strzembosza w mojej ocenie bardzo krzywdzący sposób zapamiętanego, asocjowanego z jakąś szczególną niechęcią do rozliczeń w sądownictwie. Pan profesor Strzembosz w tejże Rzeczpospolitej dla uczczenia Sejmu pierwszej kadencji, który się właśnie ukonstytuował, pisze w 1991 roku pod tytułem Rzeczpospolita Polska państwem prawnym, czy naprawdę? Znak zapytania. Że wybór całkowicie od nowa Trybunału Konstytucyjnego i poddanie go całkowitej weryfikacji personalnej powinno być jednymi z pierwszych zadań Sejmu pierwszej kadencji. Tutaj pan profesor Strzembosz wprost pisał, że taki zweryfikowany Trybunał, cytuję, byłby bliższy niż obecny w swoich poglądach odczuciom większości
społeczeństwa oraz bardziej odpowiadałby realnemu układowi sił politycznych, skoro w samym swoim założeniu ma on ten układ odbijać. Przy okazji pan profesor Strzembosz powtórzył swój często wyrażany pogląd, że Trybunał po transformacji w ogóle należało zlikwidować, a kwestię oceny konstytucyjności powierzyć Izbie Konstytucyjnej Sądu Najwyższego. Także już od roku 90 na prawicy głosy, żeby z tym Trybunałem się rozprawić, wybrzmiewały bardzo mocno. Natomiast czy ta prawica znalazła się wtedy poza głównym nurtem sporu politycznego, czy w jaki sposób to się stało, że do tych głosów nikt przesadnej uwagi nie przykładał i na przykład w Trybunale mógł orzekać sędzia Bakalarski, który był, zdaje się, jedynym polskim sędzią konstytucyjnym, który uznał za stosowne nominację z rąk przewodniczącego Rady Państwa odebrać w mundurze pułkownika Ludowego Wojska Polskiego. Może znowu na początek pan profesor Dudek już taką ustaloną kolejnością, czy... Dobrze, dziękuję bardzo. Więc ja powiem w ten sposób. Ja zgadzam się z kierunkiem myślenia profesora Śpiewaka, kiedy on mówi, że polska prawica jest bardzo sceptyczna wobec konstytucji, czy wręcz niechętna. Może nie cała, ale na pewno ta w PiS-ie jak najbardziej. No, ale tu trzeba też powiedzieć gwoli prawdy historycznej, że ta konstytucja jest jednak obciążona pewnym, powiedziałbym, dość problematycznym sposobem, w jaki została uchwalona. Nie w sensie prawnym, bo w sensie prawnym ona została absolutnie słusznie i zgodnie z prawem uchwalona. No, ale przypomnijmy, stało się to dzięki mądrości autorów ustawy o trybie uchwalenia konstytucji z 92 roku, którzy wymyślili, że konstytucja uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe ma być przyjęta w ogólnonarodowym referendum, ale szczęśliwie w tej ustawie nie wstawili progu prawomocności na poziomie 50%. Bo gdyby go wstawili, no to przypomnę, że to referendum konstytucyjne z 97 roku byłoby nieważne, bo uczestniczyło w nim niespełna, jak sprawdziłem w tej chwili, niespełna 43% uprawnionych, z których za konstytucją głosowało niewiele ponad połowa, bo 53,5%. To jest dokładnie nieco ponad 6 milionów głosów. I to jest te 6 milionów głosów, które obywateli Polski, którzy głosowali za konstytucję, jest przez wielu ludzi prawicy podnoszone jako argument przeciw tej konstytucji. No i to jest pewien fakt obiektywny. Oczywiście moim zdaniem to absolutnie nie unieważnia tej konstytucji. Chciałbym być dobrze zrozumiany, ale trzeba powiedzieć jasno, że jej polityczna legitymacja nigdy w Polsce nie była silna. I to też ułatwiło PiS-owi moim zdaniem podjęcie tych działań po 2015 roku. Czy można było temu zapobiec? No moim zdaniem niestety nie i tu się zgadzam z profesorem Bugajem, że gdyby nie szczególny kształt Sejmu trzeciej kadencji, przepraszam, Sejmu drugiej kadencji z lat 93-97, w którym prawicy niemal nie było, to pewnie w ogóle byśmy konstytucji do dziś nie mieli, tak jak to się w niektórych innych krajach działo bardzo długo, bo no cóż, mamy problemy z kompromisem politycznym i w tym sensie ja byłem przeciwnikiem tej konstytucji, to mówię otwarcie, głosowałem w referendum przeciw tej konstytucji, ale dzisiaj jej bronię, bo zrozumiałem przez te 20 ponad lat jej obowiązywania, że my po prostu niczego lepszego już nie jesteśmy w stanie w ogóle przy obecnym stanie świadomości obywateli stworzyć. Więc pozostaje nam tylko myślenie o tym, jak tę konstytucję ratować. I tutaj powtórzę raz jeszcze. Dla mnie zasadniczą sprawą jest to, czy uda się nakłonić przy założeniu, że nastąpi zmiana usterów władzy po wyborach w 2023 roku, a następnie, że urząd prezydenta zostanie objęty przez kogoś, kto nie będzie reprezentował Prawa i Sprawiedliwości, bo to dopiero moim zdaniem są te zmiany, bez których ja nie wierzę w ogóle w rozpoczęcie procesu naprawy Trybunału Konstytucyjnego. Otóż czy po takich dwóch kolejnych klęskach obozu pisowskiego on będzie skłonny do dyskusji na temat nowelizacji Konstytucji, ale właśnie w jaki sposób? No w taki, który pozwoli PiS-owi zachować jednak poczucie, że jakiś będzie miał wpływ na kształt przyszły Trybunału Konstytucyjnego, bo ja bym się najbardziej bał sytuacji, która niestety wydaje mi się najbardziej prawdopodobna. A mianowicie tak jak PiS
wykorzystał te luki w konstytucji, żeby zawłaszczyć Trybunał, to teraz ta druga strona pod hasłami naprawy Trybunału i odpisowania go, depisyzacji Trybunału, zrobi nam dokładną powtórkę z tego samego, czyli zdominuje, doprowadzi do sytuacji, w której ten nowy Trybunał odnowiony nie będzie uznawany przez tą część opinii publicznej, która będzie dalej stała przy Prawie i Sprawiedliwości. Bo ja nie mam cienia wątpliwości, że PiS reprezentuje pewien sposób myślenia, którego ja nie podzielam, ale który w Polsce jest bliski mniej więcej 1/3 obywateli. To się zmienia, czasem to jest powyżej, czasem poniżej, ale 1/3 to jest potężna grupa. I ta 1/3 musi mieć poczucie, jeśli jakaś instytucja tego typu jak Trybunał ma mieć rację bytu, ta 1/3 musi mieć poczucie, że ona też jest w tym jakoś obecna, że ona ma na to jakiś wpływ. Bez tego, moim zdaniem, żadna naprawa Trybunału się nie odbędzie. Odbędzie się natomiast wyrywanie Trybunału z rąk PiSu na rzecz jego przeciwników politycznych. I czy to jest możliwe, nie wiem. Wiem natomiast, że tutaj będzie, jeśli opozycja przejmie władzę, piłka będzie po jej stronie. Znaczy ona będzie miała to, czego dzisiaj PiS nie ma, co dziś ma PiS, czyli władzę, i będzie miała możliwość próby dogadania się z opozycją, wtedy opozycją pisowską. Nie wiem, być może PiS to odrzuci, ale taka próba moim zdaniem powinna być podjęta. Czy będzie, tego nie wiem, bo ja dzisiaj śledzę wypowiedzi polityków opozycji, to widzę tam dwa różne wątki. Jeden taki, który zakłada, że PiS zostanie po prostu wdeptany w ziemię i wszystko, co właściwie zrobił po 2015, zostanie anihilowane. No i to wyklucza jakąkolwiek taką naprawę Trybunału, o jakiej ja mówię. No i drugie głosy, które też się gdzieś pojawiają, które jednak mam wrażenie rozumieją, że ta 1/3 społeczeństwa, nawet jeśli przegra wybory, nie może być po prostu wdeptana w ziemię. I to otworzy moim zdaniem wtedy szansę, nie wiem czy skuteczną, ale na jakąś rzeczywiście reaktywowanie Trybunału jako instytucji, która będzie akceptowana przez większość sił politycznych, w tym przez Prawo i Sprawiedliwość, przy czym, tak jak mówię, ona musi być lepiej zabezpieczona. No, powinniśmy się uczyć na tych błędach, na tych potknięciach, które miały miejsce, i starać się, żeby ten nowy Trybunał Konstytucyjny był w duchu tego, o czym mówił profesor Bugaj, lepiej zabezpieczony przed kolejnymi atakami, które się mogą pojawić, bo przecież PiSu może już nie być, a pojawią się inne tego typu siły, które będą chciały porządek konstytucyjny znowu nam wywrócić pod takimi czy innymi hasłami do góry nogami. No więc trzeba z tej lekcji, którą przerabiamy teraz, wyciągnąć wnioski i starać się tą przyszłą znowelizowaną konstytucję, bo ja w całkowicie nową konstytucję nie wierzę, ale starać się ją tak sformułować, żeby ona była na poziomie samych zapisów możliwie najlepiej zabezpieczona przed próbami kolejnych nadinterpretacji, tak jak tego dokonał PiS, który z artykułu tego, o którym mówiłem, czyli z artykułu 197, przypomnę tego mówiącego o tym, że organizację Trybunału określa ustawa, uczynił wytrych do włamania się do Trybunału. Dziękuję. Bardzo jeżeli dziękuję, panie profesorze. Tak, oczywiście. To znaczy, ja bym powiedział tak, to znaczy, jeżeli przyjmiemy, że Trybunał Konstytucyjny to nie jest tylko arbiter, ale że to jest de facto w jakimś sensie konstytuanta, aktywna konstytuanta, to znaczy, że on jakby jako żywy element, który nadal interpretuje i stara się tą konstytucję zrozumieć. I wydaje mi się, że gdyby w odniesieniu do samego Trybunału Konstytucyjnego, ja bym powiedział dokładnie odwrotnie niż pan profesor Antoni Dudek. Powiedziałbym, mam w nosie to 1/3 narodu. To znaczy, przepraszam, ale mam w nosie te gry, o których tutaj mówimy, i że to zabezpieczy autorytet Trybunału Konstytucyjnego, czy nie zabezpieczy. To w gruncie rzeczy jest całkowicie pozorne. Jedyny sposób tego, żeby ten Trybunał Konstytucyjny mógł odgrywać istotną rolę i żeby on stał się konstytuantą, arbitrem, to jest akurat dyskusja dosyć ważna, ale nie będę w tej chwili w to wchodził, to jest uczynienie tego Trybunału instytucją, która reprezentuje autorytety prawne. Nie mam zaufania tak do końca do praw, do sędziów, czy do... To nie jest moja ulubiona grupa zawodowa w Polsce, ale z całą pewnością jest dosyć bardzo wybitnych prawników i dosyć wybitnych uczonych, którzy posiadają wystarczającą i wyobraźnię polityczną, i wyobraźnię prawną, i wyobraźnię i znajomość konstytucji, znajomość instytucji zewnętrznych, żeby mogli stanowić oni
podstawę niezależnego od 1/3 czy 2/3, jak to społeczeństwo podzielimy, to wszystko mi jedno w gruncie rzeczy, żeby stworzyli naprawdę rygorystycznie przestrzegający porządek prawa instytucje. To jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli powstanie tego typu instytucja, uda się ją tworzyć, to jest czyste marzenie, ale bez tego marzenia chyba nie możemy dalej funkcjonować, to dopiero możemy mówić, z czasem ta instytucja nabierze znaczenia, nabierze dzięki swojemu autorytetowi. Większość społeczeństwa i tak nie słucha tego, co mówi Trybunał Konstytucyjny. No w gruncie rzeczy większości ludzi nie obchodzi, nie zwracają na to uwagę, więc powoływanie się na tą 1/3 nie wydaje mi się być tutaj w ogóle argumentem jakiejkolwiek wartości. Istotne jest dla samego systemu, również dla mnie, dla nas, tak myślę, żeby to była poważna instytucja. Jeżeli ma być to instytucja, podkreślam, i wedle konstytucji, która jest ostatecznym arbitrem, ostatecznie decyduje. To znaczy, że w pewnym sensie władza państwa konstytucyjnie jest przekazana w ostateczności Trybunałowi Konstytucyjnemu. Dla mnie to jest najważniejsze. To znaczy, nie może być takiej sytuacji, o której wspominał w swoim wywiadzie w Rzeczpospolitej Ryszard Bugaj, że szefami Trybunału Konstytucyjnego są posłowie SLD, o ile pamiętam, to Ryszard o czymś takim pisał. Nie może być takiej sytuacji, jak jest teraz, że jakaś pani, która, no, powiedziałbym, nie nadaje się do najprostszego czynności sędziowskich, pełni tą funkcję kierowniczą. To musi być naprawdę organ, którego zaufanie buduje jakość pracy tej instytucji i którego autorytet będzie emanował, a nie będzie wynikał z tej zasady, że ona reprezentuje kogoś społecznie czy nie. Ona ma reprezentować konstytucję. I oczywiście są interesy społeczne, interesy ekonomiczne, one wpływają na naszą wyobraźnię, na nasze myślenie. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ale powiedziałbym, jest element nowości i jest element tradycji, zakorzenienia. Więc to połączenie tych różnych elementów wydaje mi się być tutaj najważniejsze. Nic, podkreślam jeszcze raz, tak w polemice z Antonim Dudkiem, nic mnie ta 1/3 społeczeństwa, nic tutaj w tym wypadku nie obchodzi. Panie profesorze, padły bardzo mocne słowa, co dla mnie nieco zastanawiające z ust socjologa. Spodziewałbym się takich słów po przedstawicielu innej branży. Panie profesorze, ale to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Tak, ale czy to nie jest propozycja budowy zamku na piasku, który będzie piękny, tylko po prostu się nie utrzyma? Bo żeby ta instytucja funkcjonowała i mogła być arbitrem jakiegokolwiek sporu, to strony tego sporu muszą mieć do niej elementarny szacunek. Pan proponuje, żeby na ring bokserski wszedł ktoś, kto jest przekonany o tym, że wie, jak należy uprawiać boks, i tych zawodników ustawił. Ale jak jeden z tych zawodników nie będzie uznawał prawa tego kogoś do ustawiania go, to go po prostu z tego ringu usunie. I obstawiam, że byliśmy świadkami dokładnie takiej sceny. Nie. W roku to w ogóle nie. Mi nie odpowiada zupełnie ta metafora. To znaczy, To znaczy, nie może być tak, jako zasada podstawowa, że Trybunał Konstytucyjny, podobnie jak parlament czy inne organy władzy, samorządy, reprezentują partie polityczne, aby za tym pośrednictwem również interesy zbiorowe. On musi stać ponad to. I w tym sensie to nie jest żaden zamek na piasku, tylko to jest kotwica. O tym jestem przekonany. Tak zbudowany Trybunał Konstytucyjny jest kotwicą. Siła sądów najwyższych czy Trybunałów Konstytucyjnych w wielu krajach nie polega na tym, że reprezentują akurat dominujące siły polityczne, tylko właśnie na pewnej stabilności i trwałości i jakości wykonywanych wyroków. I to jest dla mnie najważniejsze. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja w żadnym stopniu nie sugerowałem, że on powinien reprezentować interesy partyjne. Natomiast tak chodziło o to, żeby on był przynajmniej przez te partie szanowany. I tu pozwolę sobie podać krótki przykład. No to jasne, nie. Rok 97, konstytucja zwiększa liczbę sędziów w Trybunale z 12 do 15, czyli trzeba wybrać 3 osoby. Sejm drugiej kadencji, czyli ten SLD-PSL-owski, jeszcze obraduje, ale za chwilę przestanie. Sondaże już mówią, że nowy Sejm będzie prawicowy, Marian Krzaklewski szykuje się do przejęcia władzy i powstaje problem
wokół wyboru tych trzech dodatkowych sędziów. Tu są dramatyczne wywiady ówczesnego prezesa TK profesora Zolla tak w Gazecie Wyborczej i nagle okazuje się, że nie dzieje się nic. W tym momencie SLD ma większość. W Sejmie, w Senacie ma przyjaznego prezydenta Kwaśniewskiego. Z jakiegoś powodu z tego nie skorzystała, tych trzech dodatkowych sędziów wybrał następny Sejm. Mamy bardzo podobną sytuację w roku 2015 i jeden Sejm wybiera dwóch sędziów na zapas, a drugi Sejm anuluje wybór, czy przepraszam, konwaliduje wybór poprzednich trzech sędziów wybranych legalnie. Zaryzykuję tezę, że w tej pierwszej sytuacji mieliśmy spór polityczny, ale z uznaniem pewnej roli Trybunału jako arbitra, a w tym drugim przypadku sędzia uznany nie został. Czy ja mogę? Oczywiście, panie profesorze. Chcę zrobić trzy bardzo krótkie uwagi i trzy krótkie uwagi. Trzy bardzo krótkie, dwie z nich kieruję do Pawła Śpiewaka. Profesor Zoll jest świetnym prawnikiem. I to profesor Zoll zrobił ze swoim trybunałem swego czasu to, co żeś mówił w orzeczeniu o dopuszczalności przerywania ciąży. I tu nie zaważyło to, że on jest złym prawnikiem. Zaważyło to, że on na poziomie aksjologicznym jest, powiedziałbym, daleko od tego, co nawet w tamtym czasie było pewnym standardem. Więc nie można tego odrzucić i tego argumentu bym nie odrzucał. Drugi element do tego bym dodał. Jak w USA są wybory sędziów Sądu Najwyższego, które notabene i na marginesie bym powiedział, że profesor Strzembosz chciał przesunąć funkcję Trybunału Konstytucyjnego do Sądu Najwyższego, a nie zlikwidować funkcję Trybunału Konstytucyjnego. To jest różnica i tu bym chciał go bronić, jeżeli mogę tak powiedzieć. Ale jeżeli wracam do Stanów Zjednoczonych, jeżeli są kandydaci w Stanach Zjednoczonych do Sądu Najwyższego, to debata się odbywa przede wszystkim wokół pytania konserwatysta czy liberał. Nie jak jest dobrym sędzią, to też, ale to w drugim planie, ale przede wszystkim czy konserwatysta czy liberał. Więc my nie możemy tutaj stworzyć, powiedziałbym, takich kryteriów czysto merytokratycznych. One są niestety niewystarczające. Ja nie mówię, że je można pominąć, broń Panie Boże, ale nie są wystarczające. To pierwsza moja króciutka uwaga. Druga moja króciutka uwaga jest taka, poprzedzę ją takim stwierdzeniem, że zawsze dotychczas wydawało mi się, że równolegle się zgadzam i z Pawłem Śpiewakiem i z Antonim Dudkiem. Prawie 1/3 zgadzam się tylko z Antonim Dudkiem. Jeżeli jest taka sytuacja w długim okresie, że 1/3 ma poczucie wyobcowania, znajduje się poza systemem, to nieuchronny jest proces budowania, powstawania, powiedziałbym, ruchów populistycznych, które wcześniej czy później uderzą w mechanizmy demokratyczne. Nie możemy sobie na to pozwolić. Moim zdaniem nie powinniśmy sobie na to pozwolić. To jest druga moja króciutka uwaga, którą chciałbym powiedzieć. I to wystarczy. Te dwie mi wystarczą. Teraz trzy odrobinę dłuższe, nie jedna też bardzo króciutka, do Antoniego Dudka. On przeciwko pomysłowi, żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli dożywotni, przytoczył przykład Bidena. Ja powiem, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie noszą walizeczki atomowej. To jest duża różnica. Sędziowie są Trybunału Konstytucyjnego, obradują w kolektywie, jest ich kilku. Musi być oczywiście jakaś procedura nieraz odsyłania sędziego, mimo że nie umarł. To pozbawienia go obowiązków. Taka procedura musi być, no. Więc ja bym tego argumentu nie przyjmował. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mówił Antoni Dudek o PiS-ie, że nic się nie da zrobić, dokąd on jest wpływowy politycznie, a niestety być może Antoni Dudek ma rację, jestem bliski przyznania mu tej racji, ale jestem do pewnego stopnia bardziej pesymistyczny jeszcze. To znaczy nie tylko PiS chciał zawłaszczyć Trybunał Konstytucyjny. Taką próbą zawłaszczenia był 2015 rok i wybieranie sędziów na zapas. No jakimś znakiem dla nas jest to, że z szeregów opozycji nie padają projekty jakiejkolwiek reformy Trybunału Konstytucyjnego. Nie zauważyłem tego. No i oczywiście jest ten bardzo ostra reakcja części opozycji na jakąkolwiek porozumienie, jakikolwiek kompromis z PiS-em. To było dobrze widzialne wtedy, kiedy lewica SLD-owska, bardzo mi ani oni mi nie są bliscy w żaden żywy sposób.
No, ale kiedy rozmawiali z rządem w sprawie tych pieniędzy europejskich, to zostali potępieni. Żadnych rozmów z tą konkurencją. Więc mamy problem, moim zdaniem, być może jeszcze większy niż można było sądzić. I to jest o trzecia moja uwaga, to znaczy pytanie o impas. Spójrzcie, panowie, na to, co się dzieje z Polskim Ładem. Projekt od początku był wątpliwy. Ja sympatyzowałem z jakimś rysem tego projektu, to znaczy, żeby bardziej zrobić krok od systemu podatkowego degresywnego w kierunku systemu podatkowego progresywnego, co jest standardem w Europie i nawet w Stanach Zjednoczonych. Ten krok był bardzo malutki i uwikłany w różne zakładki, ale w procesie politycznym, który w tej chwili się w Polsce toczy, wyszedł z tego projekt, który jest rzeczywiście chaosem i impasem. I my stoimy przed taką perspektywą. I w związku z tym, no, nie mamy innego wyjścia. Trzeba pomarzyć o projektach, które chociaż w części by były temu przeciwne. To tyle, dziękuję. Już więcej nie będę się odzywał. Dziękuję serdecznie. Panowie, czy jeszcze jakieś komentarze? Jedno zdanie. Ja uważam, Oczywiście. że oczywiście to jest idealistyczny pogląd i ja rozumiem, że są różne siły polityczne i tak dalej, ale jedyną szansą perspektywicznie to jest zbudowanie jak największej, najważniejszych instytucji czy ważnych instytucji w Polsce odpolitycznionych, odpartyjnionych. Dokładnie. Nie można zbudować instytucji, w której są aksjologicznie, powiedziałbym, ludzie neutralni. Myślę tutaj do aluzja do profesora, do kwestii profesora Zolla. Ale perspektywicznie należy o tym myśleć, prawda? To znaczy, no nie może być taka sytuacja, jaka teraz, i to widzimy teraz najlepiej, prawda? Że wszystkie instytucje państwa, od Trybunału Konstytucyjnego, przez bank, media publiczne i tak dalej, wszystko jest upartyjnione. Jeżeli taka perspektywa nas czeka w przyszłości, to znaczy będzie to samo się działo nie tylko dlatego, że opozycja będzie chciała wymieść poprzednich ludzi, ale będzie chciała utrzymywać tą regułę. Przychodzi nowa władza, wymienia wszystko na wszystkich szczeblach państwa jako zasadę ustrojową, to jest katastrofa. Dziękuję. Czy pan profesor Dudek coś ku podsumowaniu? Ja już nie chcę wchodzić w polemikę, bo byśmy ciągnęli to jeszcze przez resztę czasu, a myślę, że najwyższa pora, żeby głos zabrali pozostali nasi goście, czyli prawnicy i chętnie wysłucham, co pan profesor Safian i pan sędzia Stępień mają do powiedzenia na temat naszych politologiczno-socjologicznych wywodów. Dziękuję. Oczywiście. Czy możemy skończyć ten wywód konkluzją, że ta czaszka już się raczej nie uśmiechnie? Czy ktoś z panów Tak. jest radykalnie przeciwny? Tak, Ja to może bym jest. powiedział to odrobinę łagodniej. Najprawdopodobniej ta czaszka już się nie uśmiechnie.